chcemy zgrać dane na przykład filmy i obrazy na pendrive'a, wkładamy pendrive'a. Następnie są dwie opcje. Pierwsza jest taka, że klikamy klawisz strzałki, pojawia nam się kursor, najeżdżamy na dane zdjęcie, które chcemy, potem klikamy to zdjęcie i wybieramy, i które zdjęcia chcemy zgrać dalej. Jeżeli chcemy zaznaczyć parę zdjęć, trzymamy klawisz Ctrl na klawiaturze i jednocześnie klikając myszką dane zdjęcie, możemy sobie zaznaczać ich więcej i lub odznaczać. Jeżeli byśmy chcieli zgrać na przykład wszystkie zdjęcia, jakie są, to na panelu dotykowym jest taki klawisz Select All. Klikamy go, zaznacza nam wszystkie zdjęcia. Następnie wybieramy Export. Potem wybieramy, tu mamy Multimedia, ten dysk USB, który myśmy włożyli. Zaznaczamy go i klikamy OK. W tym momencie aparat nam pokazuje tutaj czas, w jakim będzie zgrywał te zdjęcia. I również na tej ikonce widzimy, że przy znaczku USB aparat pracuje. No i musimy potem... już nam znikło, zgrał nam te zdjęcia. Opcją numer 2 jest zgrywanie w następujący sposób. Po zrobieniu wszystkich zdjęć i wpisaniu ich do pamięci, klikamy End Exam. Następnie wchodzimy w archiwum, wyszukujemy, tu mamy Górski, czyli to jestem ja, tego pacjenta, który miał te zdjęcia. Następnie klikamy Export na panelu dotykowym. I również, co jest ważne, musimy wybrać najważniejszą rzecz, multimedia. Nie ikonkę native, bo to nam zgrywa w systemie plików aparatu, tylko w multimedia, ponieważ wtedy nam zgra to w formacie JPEG i AVI, czyli na każdym komputerze będziemy mogli to sobie odczytać. Zaznaczamy, klikamy OK i również widzimy, że nam aparat pokazuje 9 sekund i że ikonka odzgrywania jest aktywna. Następnie jak skończy nam się tutaj to, do zera zejdzie, już mamy 0, patrzymy się tylko tutaj, czy już jest wszystko w porządku. Zniknęło, możemy wyciągnąć pendrive'a i przekazać pacjentowi.